cały strach. Otwieram się, przyjmuję miłość Twą. Miłość Twą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na początku odpustu Matki Bożej Królowej Rodzin, tej, która z tego miejsca, z tamtego cudownego obrazu nas wspomaga, błogosławi Waszym małżeństwom, naszym rodzinom, która jest pięknym, cudownym narzędziem łaski Bożej. Cieszę się, że możemy ten odpust zacząć od uwielbienia i od naszego dzisiejszego gościa, od Pani Ani, która przyjechała do nas z Włoch, żeby podzielić się tym, co Pan Bóg zdziałał w jej życiu. Że Pan Bóg ma moc, że On jest Bogiem działającym, Bogiem czułym. Chcemy Go też, jako Boga, który jest blisko nas, dzisiaj uwielbiać. Żeby nie było już takich wstępów, to już oddaję głos Pani Ani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjechałam do minut temu na styk, jak to się mówi. Chciałam Was przeprosić na sam początek, ponieważ jak ja dopiero do Polski wjeżdżam, mieszkając już od 20 lat za granicą, to jeszcze się tak na polski język nie przestawiam i czasami mogę palnąć jakieś zdanie, czy co jest tak nie za bardzo korekt, jak to się mówi. Więc przepraszam Was, ale przynajmniej się pośmiejecie, nie będzie nudno, jak się pomylę. O. Dzisiaj cieszę się właśnie, że tutaj mówi się o rodzinach, bo moja historia zaczyna się właśnie od rodziny, od takiego momentu bardzo ważnego w życiu każdego dziecka. Ja dzisiaj mam 36 lat. Żyję we Włoszech od 20 prawie, ale jak do 16 roku życia żyłam w Warszawie, w Polsce. Potem właśnie wyjechałam do Włoch i z Włoch przeprowadziłam się do takiego miasta to za dużo powiedziane, do takiego miasteczka, co nazywa się Medjugorje w Bośni. I tam żyłam z siostrami zakonnymi przez 3 lata. Potem siostry przedstawiły mi takiego chłopaka. Nigdy nie brałam ślubów zakonnych, ale żyłam tak jak siostry zakonne, modliłam się tak jak one i żyłam tak jak one, robiłam to co one. Potem wzięłam ślub już 5 lat temu, no i dzisiaj tutaj jestem. Więc tak, moja historia zaczyna się w Warszawie biednej, w Warszawie szarej. 36 lat temu nie kupowało się za pieniążki, tylko kupowało się za kartki. Młodzież dzisiaj nie wie pewnie, co to są kartki, ale stało się w kolejkach od 4 rano, żeby kupić trochę mąki, kiełbasy i takich tych najpotrzebniejszych rzeczy. I wiecie, chociaż wszystko było szare, ja byłam szczęśliwa. Szczęśliwą córeczką byłam, bo miałam obydwojgu rodziców, co mnie bardzo kochali. I to było największe moje bogactwo. Jak miałam 4 lata, już nie byłam taka szczęśliwa. Wiecie, co się stało? Urodziła się moja siostra. I od tamtej pory ja musiałam się z moją siostrą dzielić wszystkim, moimi ubraniami, moimi zabawkami i miłością moich rodziców. I zaczęłam być zazdrosna, zaczęłam być taką samotną dziewczynką, bo mnie denerwowało bardzo, że ta moja siostra przyszła na świat. Bardzo ją torturowałam. Zamykałam ją w ciemnym pokoju, czym ona bardziej tam płakała, to ja byłam bardzo zadowolona z tego powodu. I robiłam co tylko możliwe, żeby się jakoś jej pozbyć. No i tak to kiedy miałam 10 lat, bo 10-latka dowiedziałam się, że mój tata umarł. Mój tata był człowiekiem o wielkim sercu, bardzo wrażliwym, ale miał jeden problem. był alkoholikiem. Może dlatego, że mój tata też miał marzenia. Marzenia, których nie udało mu się zrealizować i utapiał te swoje marzenia w butelkach wódki. Ja od tamtej pory, jak on umarł, zaczęłam się zmieniać. Moja mama zaczęła przyprowadzać do domu różnych wujków, różnych facetów. Została sama z dwojgiem dzieci, było ciężko i myślała, że w taki sposób będzie sobie mogła sobie i nam pomóc. Jeden z tych wujków się do mnie dobrał, miałam 10 lat. Zrobił to samo z moją cześć, dowiedziałam się po latach. I kiedy powiedziałam o tym mojej mamie, ona mi nie wierzyła. Bo wiele razy jest lepiej nie wierzyć, jest lepiej nie widzieć, żeby się nie przyznać do naszych błędów jako rodzice. Ja zaczęłam nienawidzieć mojej matki, bo była, ale zachowywała się tak, jakby jej nie było. Zaczęłam nienawidzieć mojego ojca, bo umarł. Zaczęłam nienawidzieć całego świata. Od tamtej pory zaczęłam uciekać do szkoły. Żyłam na ulicy z moimi przyjaciółmi. Chodziłam po sklepach, kradłam. Braliśmy narkotyki, piliśmy. I to był taki mój świat, czułam się bohaterką, nie? Bo nikt nie zabraniał mi i nie mówił mi, co ja mam robić. Robiłam to, co chciałam. Potem zdałam sobie sprawę, że taką bohaterką nie byłam, tylko byłam bardzo, bardzo głupiutka jeszcze wtedy. Więc taka 13-latka babcia postanowiła mnie zaadoptować, ponieważ chcieli mnie już opieka społeczna zabrać, to babcia, ale po paru tygodniach w sądzie powiedziała, że ona już mnie nie chce, bo nie daje sobie ze mną rady. Ja moją babcię bardzo kochałam, najbardziej na świecie, ale źle ją traktowałam, bo się bałam. Bałam się, że moja babcia, tak jak moja mama, jak mój ojciec, jak wszyscy inni, też mnie zrani, też mnie zostawi i że ta cała jej miłość, co ona mówi, że ma do mnie, nigdy nie wystarczy, żeby mi wybaczyć naprawdę to wszystko, co ja jej tam narozrabiałam. No i babcia staruszka nie dała sobie rady. Jak mnie już nie chciała, postanowiłam odebrać sobie życie. W domu u niej znalazłam proszki, najadłam się wszystkich proszków, jakie znalazłam. Wylądowałam w szpitalu, żeby pokazać innym, jak bardzo chciałam żyć. Chciałam się zabić, żeby pokazać innym, co oni by stracili, jak mnie nie będzie już na tym świecie. Chciałam w jakiś sposób zadać im ból. I wiecie, nikt tutaj na tym świecie nie przychodzi zły, bo jak patrzymy na takie małe, młode dzieci, nie? To one są takie fajne, przychodzą takie niewinne, chcą być kochane i chcą kochać. Nikt nie rodzi się złodziejem, nikt nie rodzi się narkomanem, nikt nie rodzi się alkoholikiem czy mordercą. Tylko niestety wiele razy wybory dorosłych robią to, że te dzieci, które w domu powinny znaleźć miłość, szczęście i bezpieczeństwo, nie mają tego i szukają tego na własną rękę, myląc drogę. Odratowali mnie w szpitalu, ale uciekłam z tego szpitala, bo chcieli mnie zamknąć w ośrodku tam dla dzieci, co się niedobrze zachowują. Więc uciekałam tak, do kiedy miałam 16 lat. 16-latka zaczęłam pracować w Warszawie. Zaproponowali mi pracę modelki za granicą. Wyjechałam, ale nie dojechałam do Mediolanu, gdzie mi obiecali, że pojadę, tylko wywieźli mnie pod inne miasto, gdzie zamknęli mnie w garażu przekształconym w lokal 3. kategorii. Zabrali mi dokumenty i chcieli, żebym pracowała jako prostytutka. To było 20 prawie lat temu. To nie były takie czasy jak teraz, że bierzesz komórkę, dzwonisz, czy wsiadasz do samolotu Ryanair czy Wizzair i za małe pieniądze sobie lecisz gdzie chcesz. To były inne czasy i ja nie mogłam nic zrobić, nie mogłam stamtąd uciec. Oni zabrali mi dokumenty, nie miałam pieniędzy, nie miałam komórki. Nie mogłam prosić policji o pomoc, bo nawet nie mówiłam po włosku wtedy. A zresztą policja przychodziła się zabawiać do tego lokalu, więc nie było co ich prosić o pomoc. Przed ucieczką z tego lokalu jeden z klientów mnie zgwałcił, miałam 17 lat. I potem dzięki takiemu chłopakowi udało mi się uciec. Ja na niego mówię mój anioł stróż, bo w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewacie, wasz anioł stróż przychodzi naprawdę. I ten mój anioł stróż przyszedł. Teraz ja nie opowiedziałam wam tej historii, żebyście byli smutni, bo ja nie jestem smutna. Nie opowiedziałam wam tej historii, żeby zrobić przed wami ofiarę, bo ja dzisiaj nie czuję się ofiarą. Ja dzisiaj myślę, że wiele razy cierpienie może nawet doprowadzić do szczęścia. Myślę, że to wszystko, co mi się zdarzyło, musiało mi się zdarzyć, żebym mogła stanąć tutaj przed wami dzisiaj i wam powiedzieć, że Pan Bóg naprawdę istnieje i że można przebaczyć naprawdę wszystko. Ja nie wróciłam do Polski, zostałam we Włoszech. Chciałam spełnić te moje marzenia, pokazać światu, że nie mam znajomości i nie jestem jakąś tam przepiękną gwiazdą filmową, ale mam marzenia, mogę je zrealizować. Dojechałam do Mediolanu, zaczęłam pracować w agencjach mody, zaczęłam pracować w telewizji, wychodziłam przez wiele lat w gazetach, przez wiele lat prowadziłam wiele programów telewizyjnych i zachłysnęłam się tym szczęściem takim w tym Mediolanie, kasą. My co weekend z moim byłym narzeczonym byliśmy w Monte Carlo, w Saint-Tropez, co ja chciałam, to miałam. I tak się zachłysnęłam fałszywym i zdałam sobie sprawę pewnego dnia, że czegoś mi brakuje. Ale nie wiedziałam czego. I powiedziałam o tym temu mojemu chłopakowi, że mi brakuje. On mi powiedział, Ania, weź tu, nie snuj, nie smuć. Co chcesz, to ja ci dam. Możesz mieć wszystko. Ale o jedną rzecz mnie nigdy nie proś, bo ja nie wierzę, że istnieje i nigdy ci jej nie będę mógł dać. Nie mogę ci dać miłości. Aha. Czyli są rzeczy, których za pieniądze nie możemy kupić. Są. I to jest ta prawdziwa miłość. Osoba, która będzie cię kochać za to, jakim jesteś naprawdę. Nie za to, co masz. Osoba, która by oddała za ciebie życie. Tego nie można kupić. Miłości nie można kupić. I wiecie, od tamtej pory wpadłam w wielki kryzys. W Mediolanie, w showbiznesie się bierze narkotyki. No i ja też brałam narkotyki przez wiele lat. Nawet nie pamiętam, nawet co robiłam parę godzin temu. Wiele razy chodziłam na czworaka po domu, po trzydniowej imprezie, jak już nam dealer nie odpowiadał na telefon i szukałam w szparach podłogi, czy może jeszcze gdzieś został kawałek kokainy z wieczoru wcześniej. Mój mózg jakoś w ogóle dziwnie działał. Od rana do wieczora myślałam tylko o jednym, o tym, jak znaleźć następną dawkę, nie wiem jak się mówi po polsku, tej kokainy. I którejś nocy obudziłam się, bo mój pies szczekał. Otworzyłam oczy i obok mojego łóżka stał taki starszy pan z brodą, co patrzył się na mnie i kiwał głową. Ja sobie pomyślałam, nie, po narkotykach, po alkoholu, na pewno mam jakieś zwidy. Mówię, zapalę światło, to wszystko zniknie, jak to jakiś sen, jak to jakieś zwidy. Zapaliłam światło obok mojego łóżka. Mój pies cały czas starca, ten starzec cały czas z brodą tam stał. patrzył się na mnie i kiwał głową. I nic nie mówił, ale tak jak się na mnie patrzył, rozumiałam, jakbym słyszała jego myśli. I to, co on myślał, to było: Ania, co ty robisz? I potem się rozpłynął, znikł. Słuchajcie, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ja nie chodziłam do kościoła. Jak widziałam księdza, wychodziła mi wysypka. Jak widziałam kościół, przechodziłam na drugą stronę ulicy. Więc nie miałam pojęcia o świętych, o objawieniach. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. I dopiero po wielu, wielu latach od tego spotkania z tym starcem, kiedy pojechałam do Medjugorje, dali mi w prezencie taką książkę, która opowiadała o... Jak ja zobaczyłam zdjęcie na okładce, to mnie zatkało, bo to był ten sam starzec z brodą, co wiele lat wcześniej przyszedł do mojego domu, żeby mnie ostrzec, że jak tak dalej się będę zachowywać, to daleko w życiu nie zajdę. Znacie jakiegoś świętego z brodą? Ojciec Pio. To było zdjęcie Ojca Pio. Ja dzisiaj mieszkam 50 kilometrów od San Giovanni Rotondo, gdzie spoczywa Ojciec Pio, gdzie mieszkał przez wiele lat. Nigdy bym nie pomyślała, że pojadę w ogóle mieszkać w tamte rejony. Więc jak my myślimy, że to my wybieramy w jakiś sposób, ja się z tym za bardzo nie zgadzam, bo myślę, że to święci nas wybierają. Jeżeli wam się zdarzy w waszym życiu, że gdzie nie pójdziecie, widzicie wizerunek cały czas tego samego świętego, czy znajdziecie jakąś jego modlitwę, czy nie wiem, czy jego imię, czy coś was naprowadza cały czas na tego samego świętego, módlcie się do tego świętego, bo znaczy, że on jest przy was. Znaczy, że on chce wam pomóc. Znaczy, że on jest przy was blisko. Od tamtej pory, chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałam, kto to był ten starzec z brodą, kiedy przyszedł mnie odwiedzić do domu, zaczęłam czegoś szukać w moim życiu. Znowu myliłam tą drogę, bo nikt mi nie pokazał, która jest ta odpowiednia. I taki kolega, aktor, mówi do mnie: słuchaj, bo ja tutaj jestem z buddystami, nie, tutaj się spotykamy. Ja szukałam czegoś głębszego, nie, jakiejś tam wiary. I mówię: dobra, to idę na te spotkania. I siedziałam tam przez parę miesięcy przed taką szafą z takim pergamentem i tam się przed tą szafą takie dźwięki się wydawało. Ale no, relaksowało mnie to i koniec, nic więcej nie było. To poznałam drugiego kolegę, taki model w Mediolanie i on był, nie wiem, tak się mówi po polsku? Ewangelici, protestanci. Chyba o to chodzi, ale chyba tak. Z protestantami, nie? No i oni tam w takim teatrze się spotykali, ci protestanci, i tam śpiewali, i tańczyli, i w ogóle było tak fajnie. I nawet o Panu Jezusie mówili, no to ja mówię, no to o Jezusie już tam kiedyś słyszałam, jak byłam mała, pewnie to jest ta dobra droga. Ale czegoś mi tam brakowało u tych protestantów. No i potem zrozumiałam czego. Matki Boskiej, Maryi. Bo mówiło się bardzo dużo o Panu Jezusie. Matka Boska prowadzi do Jezusa, ale ona w swojej skromności też jest główną bohaterką. Jest bardzo ważna. I wiecie, w końcu poznałam takiego wydawcę włoskiego, który mówi do mnie: Ania, twoja historia jest super, może pomóc wielu osobom, ponieważ no, coś tam w życiu zdobyłaś, do czegoś doszłaś. Ja chcę wydać książkę o twoim życiu, ale pod jednym warunkiem. Musisz pojechać ze mną do Medjugorje. Ja mówię: dobra, koleś, nie, mi książkę wydaje. Pojadę do Medjugorje, chociaż nie potrzebuję, pojadę się pomodlę za moją siostrę. Pan Bóg wiele razy używa naszej pychy, żeby zrobić nad nami swoje projekty. I ja myślałam, że nie potrzebuję. Pojechałam do tego Medjugorje, powiem wam, coś okropnego to był ta podróż, bo 10 godzin w samochodzie Ten wydawca odmówił chyba z 15 różańców. Ja myślałam, że umrę w tym samochodzie. On się pytał, mówi, Ania, chcesz odmówić 10? A ja udawałam, że śpię. Dojechaliśmy w końcu do tego Medjugorja. Przeżyłam. I słuchajcie, poszliśmy na tą górę pod Brodo, gdzie mówią, że jedna z tych widzących ma jeszcze objawienia tej Matki Boskiej. No i ja tam stałam od godziny 6 rano do godziny 9. Nic nie widziałam, nic nie słyszałam i nic nie poczułam. Zero. Poszłam do tego wydawcy, się z niego naśmiewałam i mówię, słuchaj, tutaj to jest taki jakiś wielki biznes. Tu nic się nie objawia, to tylko żeby ukraść pieniądze pielgrzymom, bo ja tu nic nie widziałam, nic nie słyszałam i nic nie poczułam. On mówi do mnie z takim głosem, co mnie wtedy strasznie wnerwiał, ale kto z was poznał osoby, które naprawdę poznały Pana Boga, mają ten pokój w sercu? I on do mnie mówi, Ania, ty jeszcze nie wiesz, ale w twoim sercu już coś się zmieniło. A ja sobie pomyślałam, co za czubek. Co on może wiedzieć, że coś się zmieniło w moim sercu? Ale mówię, dobra, koleś mi wydaje książkę, niech sobie myśli, co chce, jeszcze 2 czy 3 dni zostały, wytrzymam. Poszliśmy pod drugą górę, co jest w Medjugorje. Nazywa się Kriżewac i tam jest droga krzyżowa. Ja w 2010 roku nie wiedziałam, co to jest w ogóle droga krzyżowa. On pod tą górą cały czas mi snucił o Jezusie, mówi weź pomyśl o Jezusie, co z krzyżem na plecach, poraniony, wchodził po górze Kalwarii. A ja sobie pomyślałam, ja nie mogę, jak ja tu wyrobię jeszcze te 2 dni. Ale mówię, dobra, wydaje mi książkę, Ania, się cicho, idziemy dalej. Zaczęliśmy wchodzić po tej górze Kriżewac, ona jest taka wysoka, stroma, pełna kamieni. Doszliśmy do 3. stacji i ja ledwo żyłam. Usiadłam tam na tym kamieniu, mówię, ja dalej nie idę, zejdę na dół, wypiję sobie piwko. Potem inni niech sobie idą na górę, zejdą z powrotem i powiedzą, co tam było, po co ja mam się męczyć. Ja w Mediolanie zresztą wtedy miałam panią sprzątaczkę, co mi wieszała nawet ubrania w szafie, więc dla mnie jakiekolwiek przemęczenie to było w ogóle coś strasznego. I wiecie, tam usłyszałam taki głos. Ale nie to, że jestem jakaś specjalna teraz i słyszę głosy. Bo to jest głos, który mówi do każdego z nas. Od kiedy się urodziliśmy. Tylko, że w chaosie codziennego życia tego głosu nie możemy usłyszeć. Ale podczas ciszy, modlitwy, kiedy jesteśmy sami, ten głos mówi do nas. I do mnie też mówił i mi powiedział, Ania, ty tutaj przyjechałaś i póki tam na górę nie wejdziesz, nigdy się nie dowiesz, po co tutaj jesteś. To spojrzałam na te wszystkie babcie takie, nie, co jeżdżą na pielgrzymki, wszystkie babcie z różańcami. Masz taką babcię? Nie, babcia nie. No ale może dziadek. Słuchajcie, te babcie takie staruszki schorowane, nie? Wyobraźcie sobie, co biegają po tej górze pełnej stromej kamieni, jakby miały 18 lat. I one biegają i nic nie narzekają, a ja tam młodsza, o wiele od nich, zdrowsza, siedzę i narzekam. Mówię, nie, ja też dam radę. Wzięłam różaniec do ręki i po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że nie parzy. Zaczęłam wchodzić, ale tak jakby ktoś mnie popychał. Tak jakby ta góra się obniżyła specjalnie dla mnie. Weszłam na sam szczyt tej góry i tam jest taki wielki biały krzyż. Padłam przed nim na kolana i zaczęłam się modlić. Ale to nie ja się modliłam. Bo w 2010 roku nie umiałam nawet się modlić. Ale te słowa mi wychodziły same przez usta. Modlitwa, ta prawdziwa, to jest właśnie ta, która wychodzi z serca. Kiedy nie klepiemy cały czas może tylko jakieś formułki, a potem myślimy o tym, co ugotujemy dzisiaj na obiad. Tylko ta prawdziwa modlitwa wychodzi z serca. Kiedy Twoimi słowami dajesz radę i chcesz, i z serca Ci to płynie, żeby poprosić Pana Boga o coś, żeby Mu podziękować, nawet żeby na Niego nakrzyczeć czasami, zezłościć się. To jest ta prawdziwa modlitwa. I wiecie, ja po raz pierwszy tam się pomodliłam. Usłyszałam znowu głos, który mi powiedział: Ania, Ty musisz przebaczyć. Musisz przebaczyć tym wszystkim, co w życiu zrobili Ci krzywdę. Otworzyły mi się usta i wydobyły się z nich dwa proste słowa. Wybaczam Wam. Wybaczam Wam. Proste, nie? Spróbujcie powiedzieć od serca te słowa osobie, która zrobiła Wam krzywdę. Osobie, która zadała Wam wiele cierpienia. Wybaczam Ci. Jest bardzo trudno. Kiedy mi się udało wypowiedzieć te dwa słowa, moje serce, co było z kamienia zrobione przez lata, rozwaliło się w tysiące kawałków i poczułam wielką ulgę. Zaczęłam płakać. Wszystkie łzy, co przez lata trzymałam w sobie, bo ja musiałam być zawsze ta, co nikogo nie potrzebuje, co zrobi wszystko sama, co wszystko innym pokaże. A tam zdałam sobie sprawę, jaka jestem biedna. Że każdy z nas potrzebuje w życiu kogoś, kto nas będzie kochać, kogoś, kto jak upadniemy, poda nam rękę i nas podniesie do góry, kogoś, kto nam wskaże drogę i może przez tą drogę w jakiś sposób nas też przez jakiś czas odprowadzi. Od tamtej pory moje życie się zmieniło. Wierzcie mi. Wróciłam jeszcze do Mediolanu na rok, ale już żyłam tam jak taki ufoludek, nie mogłam się w ogóle z ludźmi dogadać. Mówili mi: Ania, jest Fashion Week, jest potem najlepsza impreza, idziemy. A ja mówiłam: słuchajcie, ja się już umówiłam. I chodziłam sama do kościoła rozmawiać z Panem Jezusem, bo tylko tam odnajdywałam to szczęście i ten pokój, który poznałam w Medjugorje. I wiecie, moje życie zresztą w Mediolanie było bardzo fikcyjne. Ja miałam włosy doczepiane, paznokcie doczepiane, nie wychodziłam z domu, jak nie miałam maski na twarzy, nie byłam ubrana w najlepsze ciuchy, 4 razy w tygodniu nie poszłam do fryzjera. Byłam wtedy, niestety miałam wtedy wielu narzeczonych i ten ostatni, z którym byłam 3 lata, to jest siostrzeniec byłego premiera Włoch. My wszędzie jeździliśmy z ochroniarzami, lataliśmy samolotem prywatnym. Co chciałam, to miałam, ale nie byłam już szczęśliwa. Któregoś dnia spakowałam moją walizkę, małą, jedną. Zostawiłam wszystko to, co miałam w Mediolanie, narzeczonego, mieszkanie. Oddałam klucze kościołowi blisko, powiedziałam: idźcie, wybierzcie sobie, co wam się podoba. Samochód. I pojechałam sama do Medjugorje. Miałam zostać tam tylko 10 dni, bo diabeł tak szybko nie puszcza, wiecie. Ja miałam taki kontrakt o pracę na Sardenii z bardzo sławnymi osobami, musiałam pracować, który zaczynał się 25 czerwca. Ale po 10 dniach z siostrami zakonnymi powiedziałam, że ja nigdzie nie jadę, że mogą porwać ten kontrakt, że ja zostaję w Medjugorje. Powiedzieli, że zwariowałam, powiedzieli, że to niemożliwe, że ja wybrałam, że ktoś mi zrobił jakieś pranie mózgu. Mówili: Ania, co ty tam robisz? Ja mówię: nic, chodzę do kościoła, modlę się, odmawiam różaniec, daję jedzenie kurom, obieram ziemniaki. Powiedzieli, ona sfiksowała. My tutaj z jachtami na tej wyspie na Sardenii czekamy tutaj impreza i wszystko, a ona tam siedzi z kurami i z ziemniakami i w ogóle to było niemożliwe. Chcieli po mnie przyjechać, mnie stamtąd zabrać, ale się nie dałam. I wierzcie mi, tego dnia, 25 czerwca w 2010 roku, poszłam na mszę świętą. Ona była tam na dworzu, tam jest taki wielki plac. Było, nie wiem, ze 30 000 osób, bo to była rocznica objawień w Medjugorje. I ja tak stałam za tymi osobami, tak się patrzyłam na nich i myślałam, jak ja zwariowałam, to te 30 000 osób wszyscy wariaci. Wszyscy wszyscy wy, co tutaj siedzicie w tym kościele, też jesteście wariatami, bo szukacie Pana Boga, szukacie miłości, szukacie szczęścia, szukacie nadziei. Ja mówię, jak to znaczy być wariatem? Ja chcę być wariatką tak jak oni wszyscy. Zostaję w Medjugorje. Wierzcie mi, po miesiącu zamknęłam się w takim domku drewnianym, tam u sióstr, bez wychodzenia, przez 9 dni. Tylko siostra przychodziła zobaczyć, czy jeszcze jestem żywa, czy już nie, bo na czczo robiłam tą nowennę zamknięta w tym domku. Zabrałam ze sobą tylko dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej i Ewangelię. I siedziałam tam po paru dniach, byłam taka głodna, bo na czczo, na chlebie, na wodzie, no to w końcu ci się po 3 dniach zaczyna nudzić. Taka strasznie byłam głodna, żebym zjadła nawet drzwi wejściowe, drewniane od tego domku. A ponieważ nie mogłam wyjść, no to co? No to taka wściekła, zaczynałam, nie miałam co tam robić, czytać ten dzienniczek świętej Faustyny i tą Ewangelię. I czym bardziej byłam głodna, tym bardziej czytałam ten dzienniczek i tym bardziej czytałam tą Ewangelię. I czym bardziej czytałam, tym bardziej chciałam czytać. Nie umiem wam tego wytłumaczyć, ale to było coś pięknego. Syciłam się tym, co czytałam w tym dzienniczku i w tej Ewangelii. I dopiero później odkryłam, że gdzieś jest napisane, nie tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, co wychodzi z ust Pana Boga. I to prawda. My dzisiaj umieramy z pełnym brzuchem, nie? No bo dzisiaj jest łatwiej niż te 36 lat temu czy 50 lat temu, kiedy naprawdę trzeba było się pocić, żeby do czegoś dojść, coś zjeść, czy w jakiś sposób przeżyć do następnego dnia. Dzisiaj jest nam łatwiej wiele razy. Wiele razy umieramy z pełnym brzuchem, ale umieramy głodni, bo w naszym życiu nie ma Pana Jezusa. Ale jeżeli my się sycimy Słowem Pana Jezusa, jeżeli my się sycimy Eucharystią, któregoś dnia możemy umrzeć nawet z pustym brzuchem, ale nie będziemy głodni, będziemy nasyceni. I to było coś pięknego dla mnie, co ja odkryłam. 3 lata z siostrami zakonnymi to były najpiękniejsze lata mojego życia, bo nie musiałam nikogo udawać. Byłam sobą. I ja patrzyłam tylko na to, co myśli o mnie Pan Bóg. Nie musiałam udawać. I to jest największa wasza wygrana wasza, jeżeli uda wam się w jakiś sposób być kochanym za to, kim wy jesteście. Bez zakładania maski na twarzy. To jest największa wygrana. Trzeba być sobą. Miejcie odwagę być sobą, bo już ktoś jest, co was kocha i was stworzył takimi, jakimi jesteście. Nikt z nas nie jest taki sam jak inni. Każdy jest wyjątkowy i każdy z was jest wyjątkowy. Musicie mieć odwagę, żeby tą wyjątkowość waszą pokazać. Bo zostawicie ślad na tym świecie, tylko jeżeli będziecie mieli odwagę być wyjątkowymi. A jak będziecie tacy sami jak wszyscy inni, no to co? Kto będzie o nas pamiętał? Trzeba mieć odwagę być sobą. Wiecie, ja niedługo już będę kończyć, jeszcze jakieś parę minut, ale chcę wam powiedzieć takie coś trochę śmiesznego. Bo jak przyjechałam do sióstr zakonnych, taka jeszcze taka chudziutka, bo teraz to mam z 15 kilo więcej niż jak pracowałam w Mediolanie na obcasiku. Tak przyjechałam, mówię, dobra, to ja dziękuję, że mogę tutaj być, w ogóle fajnie, będę wszystko robić, co chcecie, ale nie będę zmywać łazienek. O tym zapomnijcie, bo ja się brzydzę. Są tu siostry zakonne? Chyba tak, widzę. Kiedy się mówi przełożonej, że czegoś nie chcesz zrobić, to przełożona co robi? Przyszła do mnie przełożona, mówi, ta? Nie chcesz zmywać łazienek? Od dzisiaj jesteś odpowiedzialna za wszystkie kible, co są we wspólnocie. I od tamtej pory musiałam zmywać wiele łazienek. Wściekła, jak nie wiem, siedziałam i było ich naprawdę dużo. Siedziałam w tym kiblu tam na kolanach z gąbką w ręku i medytowałam przed deską klozetową, nie wiem ile godzin dziennie. Czyściłam tam, taka wściekła strasznie, te łazienki. I któregoś dnia zdałam sobie sprawę, że siedzę przed tą deską klozetową z uśmiechem na twarzy. Bo zdałam sobie sprawę, słuchajcie, że nie czyściłam kibli. Czyściłam moją brudną duszę z tego całego grzechu, co przez lata tam nakumulowałam. Nauczyłam się wielu rzeczy w Medjugorje, powiem wam tylko dwie. Jedna to przebaczenie i druga to jest miłość. Przebaczenie, bo jeżeli ofiara gwałtu, molestii i bardzo wielu innych brzydkich rzeczy może przebaczyć, wierzcie mi, każdy z was może to zrobić. Kiedy udało mi się wybaczyć wszystkim na tej górze, pod tym krzyżem, ale przede wszystkim moim rodzicom, mojej mamie. I po latach, kiedy ze sobą nie rozmawiałyśmy, wpadłyśmy sobie w ramiona, przeprosiłyśmy się, to tak jak takie dwa kabelki od prądu, co były popsute, były zerwane, potem ktoś je naprawił i one tym objęciem po latach znowu stanowiły jedność. Zapaliła się żarówka, bo mama i córka wróciły do tej jedności, która była na samym początku. My, gdzie dorastamy pierwsze dni naszego życia i potem przez 9 miesięcy? W łonie naszej mamy. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli, nie da się o tym zapomnieć. I wiecie, ja zdałam sobie sprawę, że nie mogłam dawać winy mojej mamie za rzeczy, które zrobiła czy nie zrobiła. I tak samo mój tata. Bo moja mama też kiedyś była córką. Moja mama też kiedyś miała rodziców, co może nie dali jej tyle miłości, na ile ona zasługiwała. I potem ona tej miłości po prostu nie umiała też dać mnie i mojej siostrze. Nikt jej tego nie nauczył. Nikt nas nie uczy bycia rodzicem. Wiecie, ja na każdym spotkaniu mówię, kiedy wy dzisiaj stąd wyjdziecie, nie wychodźcie z pustymi rękoma. Na pewno nie, bo była msza, no to się nie wyjdzie. Ale zróbcie coś więcej. Weźcie do ręki telefon i zadzwońcie albo napiszcie przynajmniej do jednej osoby, z którą nie rozmawiacie. Może od dzisiaj? Od wczoraj? Od tygodnia? A może od wielu lat? Zadzwońcie do niej i przeproście ją. Wybaczcie jej. Nawet jeżeli ta osoba zrobiła wam bardzo wielką krzywdę i wy na to nie zasługiwaliście, to nieważne. Bo jeżeli wy jej wybaczycie, tak jak ja to zrobiłam z moją mamą, nie zrobiłam tego dla mojej mamy. Zrobiłam to dla mnie. Wy to robicie, jak jej wybaczycie, nie dla niej, tylko dla was. Wtedy uda wam się opróżnić wasze serce z takich niepotrzebnych rzeczy, jak to jest żal, gorycz, nienawiść i które nie pozwalają wam, żeby zapomnieć. Wam, żeby iść naprzód. Wam, żeby zacząć od nowa. My wiele razy się modlimy, wcześniej była msza święta do Pana Boga, nie? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. I tak wszyscy się pięknie modlą, wszyscy tak znają na śpiewająco prawie. Ale zastanowiliśmy się kiedykolwiek, co my w ogóle mówimy. Bo to jest niebezpieczne, jak Pan Bóg nas usłyszy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy winowajcom. My codziennie te słowa mówimy do Pana Boga. Wybacz nam, tak jak i my innym wybaczamy. A jak mamy przynajmniej jedną osobę, której nie udaje nam się wybaczyć, jak możemy prosić Boga, żeby nam wybaczył wszystko tak samo, jak my to robimy? Wierzcie mi, nie ma innej drogi, żeby się uwolnić od cierpienia, które was spotkało, jak niewybaczenie. Nie ma innej drogi, żeby zacząć od nowa, jak niewybaczenie. I nie ma innej drogi, żeby wejść któregoś dnia do raju, jak niewybaczenie. My wiele razy się modlimy o pokój na świecie, nie? Ale to jest czasami też trochę śmieszne. Bo czemu są wojny na świecie? Z nienawiści, z zazdrości, z pokłócenia się. Co się modlimy za te osoby, które gdzieś tam są na wojnie, nie wiadomo jak daleko? Jak nie umiemy się pogodzić z osobami nam najbardziej bliskimi, z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami. Nie możemy zmienić tego świata, jak będziemy tylko siedzieć i się modlić za innych. Może zaczniemy od nas, w naszym kręgu. Każdy po trochu i świat się zmieni. Ja znam bardzo wielu księdzy egzorcystów i wiecie, miałam też szczęście, żeby poznać księdza Amortha, jednego z najsłynniejszych egzorcystów na całym świecie. I któregoś dnia po egzorcyzmów usłyszałam taką rzecz, że aż mnie zatkało, bo bym nigdy nie pomyślała. Diabeł podczas, to znaczy przez osobę opętaną powiedział taką rzecz. Ja chcę tylko Boga sprawiedliwości. Nie chcę Boga miłosiernego. Dzisiaj świat czego chce? Sprawiedliwości, nie? Jak ty mi zrobiłaś krzywdę, to musisz za to zapłacić. I sprawiedliwość jest ważna. Ale jeżeli jest sama sprawiedliwość, nie odda wam ona pokoju w sercu. Nie uszczęśliwi was tylko sprawiedliwość. Tylko Boga sprawiedliwości chce diabeł. Nie ma sprawiedliwości, jeśli nie ma przebaczenia. Bo poprzez przebaczenie odnajdziecie pokój. Ja wiem, że jest trudno, może niektóre osoby, które zrobiły nam krzywdę, czy którym my zadaliśmy ból, już ich nie ma na tym świecie i może nie da rady do nich zadzwonić, czy wysłać im SMS-a. Ale wierzcie mi, jeżeli będziecie się modlić za te osoby, które zrobiły wam krzywdę i czekają na wasze przebaczenie, albo którym wy zrobiliście krzywdę i nie macie jak przeprosić, te wasze modlitwy do tej osoby dojdą. Wiele osób, co może skrzywdziło kogoś tutaj na ziemi, siedzi jeszcze do tej pory w czyśćcu i siedzi tam i cierpi, nie może się dostać do Pana Boga, chociaż żałuje za to, co zrobiło, bo nie ma waszego przebaczenia tutaj na tej ziemi. Jeżeli wy tej osobie wybaczycie, pamiętajcie, robicie to także i dla was. Wtedy wasze życie się zmieni. Ostatnia rzecz to jest miłość. Kochajcie się, bo dzisiaj świat cierpi na brak miłości. Wiele razy wsiadamy do autobusu, do pociągu, do samochodu i nie wiemy, kiedy jest ten ostatni raz. Więc kochajcie się dzisiaj, póki tutaj jesteście, a nie jutro, kiedy jednej osoby już nie ma, bo może być za późno, żeby Pan Bóg odnowił to spotkanie tutaj na ziemi. Nie traćcie czasu. Powiedzcie sobie dzisiaj, obejmijcie się, że się kochacie, bo jutra może już nie być tutaj na tej ziemi. Pan Bóg powiedział nam, co to jest miłość. I tylko wam to powiem i już skończyłam. Ale my zapomnieliśmy. Wiecie, znacie przykazanie o miłości Pana Jezusa? Wiecie, jakie jest? Miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Brawo! Nie wszyscy tak odpowiadają. Ale nie do końca. Powiem ja, jakie jest to przykazanie, a potem powtórzymy, dobra? Zgadzacie się? Okej. Miłujcie się nawzajem, przykazanie Pana Jezusa. Miłujcie się nawzajem, przecinek, bardzo ważny. Tak jak ja was umiłowałem, kropka. Powtarzamy. Miłujcie się. Bo ktoś zapomniał o przecinku i o kropce. Raz, dwa, trzy. Miłujcie się nawzajem, przecinek, tak. Możemy to lepiej zrobić, żeby nam się utrwaliło i żeby nas wszyscy słyszeli. Jakie jest przykazanie Pana Jezusa o miłości? Miłujcie się nawzajem. Brawo! Jeżeli jest droga, która nas uwalnia, która nas prowadzi do prawdziwego szczęścia, to jest właśnie droga miłości. Ale my się zastanawiamy, co to jest miłość? Jak ja rozpoznam, że to jest ta prawdziwa miłość? I Pan Jezus nam mówi, jak to zrobić w tym przykazaniu. Mówi nam, miłujcie się nawzajem. To znaczy, że miłość jest najważniejsza. Że miłość jest na pierwszym miejscu, że musicie się kochać, że musimy się kochać, przecinek. I mówi nam, jak się mamy kochać. Tak jak ja was umiłowałem. I pokazuje się On na krzyżu. To ciało, co się oddało, żeby umrzeć za nas. To jest prawdziwa miłość. Jeżeli wy jesteście w stanie oddać nawet wasze życie za drugą osobę. Wiecie, dzisiaj się mówi bardzo dużo o miłości, nie? W radiu, w telewizji gadają o miłości. Nie wiem, śpiewa się piosenki o miłości, mówi się, idziemy się kochać. Tańczy się takie miłosne tańce obcierane. Nie będę tańczyć. Ale tam... Gdzie nie ma śladu ofiary, tam nie ma miłości. Tam jest tylko puste gadanie o miłości. Tam jest przykazanie o miłości diabła. Znacie przykazanie diabła o miłości? Zna pani? O. Diabeł, wiecie, że jest bardzo zazdrosny o Pana Boga i chce nas wszystkich przechytrzyć, ale robi to tak, żebyśmy nie zdali sobie z tego sprawy. Więc on też zrobił sobie swoje przykazanie o miłości, które brzmi, niestety, tak samo jak to Pana Jezusa. Diabeł dzisiaj wszędzie, w telewizji, w radiu, gdziekolwiek, trąbi swoje przykazanie o miłości, które brzmi: miłujcie się nawzajem, kropka. Kochajcie się z kim chcecie, gdzie chcecie, kiedy chcecie, w ilu chcecie. Nieważne, co robicie z waszą miłością, nieważne, czy robicie komuś krzywdę, ważne, żebyście wy byli szczęśliwi. To jest wielkie przykazanie diabła o miłości. Nie dajcie się oszukać, bo prawdziwa miłość to jest ta, która jest w stanie za każdego z was oddać nawet życie. I zasługujecie na taką miłość. I ja wam życzę naprawdę, żebyście rozpoznali, że jesteście tak kochani. Dziękuję wam naprawdę, że mnie wysłuchaliście. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi. Brawa, oczywiście nie dla mnie, tylko dla Pana Jezusa i możemy jeszcze bardziej zabić te brawa. Serdeczny Bóg zapłać za to słowo, świadectwo życia, które mogło nas pokrzepić. A teraz podziękujmy Panu Bogu i uwielbiajmy Go za Jego miłość, za Jego dobro, za to, że naprawdę działa w naszym życiu. Za chwilę będzie wystawienie i adoracja.